Złapcie się wszyscy! Zaraz spadniemy! Wszyscy cali? O, Lens! O Boże! Pożarłeś Quark, całą moją rodzinę! Załatw to! Robi się! Teraz mamy wziąć ślub! Krąg, zgłoś się! Zephyr, czy mnie słyszysz? Świetnie. Cześć wszystkim, ja jestem Kubiks i witajcie w kolejnym odcinku z serii Ratchet & Clank 4:1. Kontynuujemy naszą przygodę w miejscu, gdzie skończyliśmy, czyli w momencie, kiedy nasi bohaterowie rozbili się w nieznajomym miejscu, tak zrozumiałem, że w menu to jest nazwane Morze Polarne. Tutaj, jak widzicie, mamy nasz zniszczony statek, a tutaj po prawej nie mam pojęcia, co to jest. Nie wiem, to wygląda jak replika, nie replika, jak ten nasz statek, tylko że niezniszczony i dużo większy. Nie wiem co to jest i chciałbym wiedzieć. Zerknijmy sobie do sklepu. Tutaj mamy tak, Elektrobat, Doppelbanger i zdaje mi się Gromowładca. To są te trzy bronie, których nie mam ulepszonych na ulepszonych maksymalnie, ale mimo wszystko sobie na nie wydam kasę, bo za to jest trofeum, jeśli się ulepszy wszystkie bronie na maksa. Dobra, tutaj mamy stworki, teoretycznie to już mamy taką ilość stworków, która nam wystarczy na przejście gry, ale mimo wszystko dobrze jest i zbierać, a tak sobie. Dobra, lecimy dalej. Swoją drogą muszę wam się przyznać, że poprzednim razem grało mi się naprawdę... O, ciekawe, nie pamiętam tego momentu. Muszę wam się przyznać, że poprzednim razem jak grałem, to grało mi się całkiem fajnie. Powiem szczerze, że tutaj z chęcią będę grał dalej. Jakoś wydawało mi się, wcześniej zapamiętałem tą grę jako troszeczkę mniej przyjemną. O nie. Ach, pomyłka, ale uniknąłem tego, nie wiem czemu. Zresztą, wow, co to jest? What is this? Aha, coś czuję, że to będzie jakiś boss, albo coś w tym desenie. Nie wiem, nie pamiętam tej lokalizacji. To jest właśnie jedna z tych lokalizacji, których kompletnie wręcz nie pamiętam. Dobra, dajcie mi sobie wybrać stopielacz, spopielacz, nie wiem. Te nazwy są dziwne. Bardziej ja się przystosowałem do nazw z... nazw po angielsku. Oj, czemu nie mogę strzelać? Aha, nie mam amunicji, genialnie. To weźmiemy sobie... drugą miecz. Ta broń jest taka fajna. Z tego co widziałem, to w menu głównym można ustawić na co się zmienia przeciwnik. Można na przykład się zmienić w coś innego, ale znaczy to chyba trzeba odblokować, bo ja tego nie mam napisane, tylko że że może się zmienić w świnie, ale nic innego nie jest napisane poza tym. Po prostu nie mogę niczego zmienić. Problem. Nic nie mogę z tym zrobić. Może to się jakoś potem odblokowuje albo coś w ten desen. Dobra, zakładam, że tych... te roboty też musimy zniszczyć. Aha, dobra. Czyli w ten sposób trzeba ich unikać. Dobra, to będzie... Nie tak. To jest zły pomysł, żeby zniszczyć. Dobra. Polecimy z tą bronią. Ona się nazywa spalacz. Nie wiem. Nieważne. Ale najważniejsze, że działa. Jak widzicie... tutaj kooperacja jest jednak tak ważna, że... Wow, co to jest? Zaraz tutaj zrobimy taki myk, że na niego polecimy z drugą miarą i patrzcie, jak mu całe życie zjedzie.
Albo i nie. Zaraz zobaczymy. Aha, czyli tak. To jest bardzo fajny sposób na pokonywanie bossów. Akurat na ostatniego bossa to nie działa. W ogóle cała broń jest na nim niedostępna. Jak to działa? Przekonacie się już wkrótce. Ale wracając do poprzedniego tematu. Grało mi się naprawdę bardzo, bardzo fajnie poprzednim razem. Dlatego stwierdziłem, że na pewno postaram się jak najszybciej dokończyć tę serię. W ogóle zagrać sobie. Naprawdę całkiem fajnie się w to gra, trzeba przyznać. Wow! Tego nie zauważyłem. Nieważne. Dobra, lecimy jeszcze raz. No, ładuj się. Krystal, zniszczą cię. Dobra. Jeszcze raz sobie zbiorę te stworki, chociaż nie wiem czemu. Ważniejsze są śrubki. Ciekawe, czy są haki takie do takich gier, jak właśnie taki Radiot na przykład. Jakby na przykład grać sobie na kompa save, no to się da zrobić. Boże. Czy nacisnę mix? To co chodzi? Nie wiem. Może muszę złapać go w ruchu. Nie. Na pewno nie o to chodzi. Dobra, nieważne. Tych już sobie ominiemy. Tylko lecimy jeszcze raz. Nie wiem, jak to trzeba zrobić. Może... To nie... zasysacz tutaj nie działa. I naciśnięcie X-a też tutaj nie działa. Albo ja jestem taki tępy i mi X nie działa. Wait, nie, działa. To nie wiem, o co chodzi. Ach, lecimy... Nie wiem. Lecimy. Mam nadzieję, że tym razem się uda. Come. Dobra. Teraz postaram się wskoczyć wcześniej. No! Ej, co to mają być? Ten X mi nie działa. Nieważne. Ostatnia próba chyba. Nie, to już się musi udać. Po prostu się musi udać. Nie wiem, czemu się to nie udaje. Wait. X działa. No, nareszcie. Brawo, dziękuję bardzo. O, jest! Udało się. Dobra, bot spadł, dziękuję bardzo. Wiem, że jestem bardzo, bardzo genialny, dlatego że boty spadają, a ja ciągle się utrzymuję. Oj, tutaj broni zmienić nie można. Coś już tutaj mieć... Aha, właśnie. Coś tutaj na nas będzie spadało. W tym przypadku akurat te kule. Dobra. Łatwo poszło, to wcale nie było takie trudne, się wydaje. Nie pamiętam w ogóle, czy... My tego przeciwnika wielkiego będziemy musieli pokonywać. Kompletnie tego nie pamiętam. Jak mówiłem, to jest lokalizacja, którą najmniej kojarzę. Może z tego powodu, że grałem na niej bardzo, bardzo mało razy. Wait, jak to... Dobra, to był fart. Tego nie chciałem zrobić. Gdzie jest bot? Aha, jest na mnie. Spoko. A. No, dobra, teraz się nie udało. Teraz fart mi nie zadziałał. Ale wydawało mi się, że zrobiłem wszystko dobrze, ale jednak nie. Jednak nie działa. Dlatego spróbujemy jeszcze raz, bo jakżeżby inaczej. Wydawało mi się, że teraz był błąd jakiś, nieważne. Nie wiem, czy pamiętacie mój wykład. Nie, ja tego nie mówiłem. Ja miałem to powiedzieć, ale tego nie powiedziałem. Kiedyś mówiłem, nie mówiłem, lol, jestem idiotą. Niedawno wyszła beta tej najnowszej części Ratcheta, Full Frontal Arsenal i Q-Force. Nie, mówiłem to, spoko. Wow, co to jest? No, jak widzicie, to jest kafar, spoko. Co chwilę mamy jakichś innych przeciwników, dobra, czyli... Dobra, no tylko już nie będziemy używać, nie będziemy iść na skróty, tylko spróbujemy pokonać go normalnie. W sensie normalnie, nie używając żadnego wroga umilacza. No też się to sprawdza, jak widzicie. Oj. Ach, spadłem. Nie udało się. Trudno. No wiedziałem, że się tu odrodzę, no ale to było bez sensu. Odrodziłem się... Dobra, nie tak. Bot używa plazmowego granatnika, więc ja też to zacznę robić. Plazmowy granatnik jest trochę łatwiejszy do ogarnięcia, mam wrażenie, bo on nie wymaga... możemy go trzymać cały czas i będzie działać. A na przykład taki pan wojny jest... musimy za każdym razem naciskać go osobno, dlatego ciężko jest też wyczuć ten rytm. Szczególnie na przykład ja mam taki problem, bo rozmawiam, właściwie mówię, a nie rozmawiam. I to jest również trudne.
no, rozmawiam i ciężko jestem wyczuć, w ogóle nawet nie rozumiem jak. Jest taka gra Patapon i w niej ludzie, niektórzy ludzie komentują to grając, tego kompletnie nie rozumiem. Według mnie tamta gra jest zbyt trudna, żeby tak się skupić. W ogóle ostatnio zauważyłem, że nie mam tych przyrodników, nie mam tego końca rozdziału i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czemu to jest podobane, czy to jest błąd gry, czy coś, ten deseń. Może coś w ustawieniach zmieniłem? Nie wiem. Dobra, ale gdzie teraz będziemy? Wow, przecież to jest fizycznie niemożliwe. Nieważne. To jest gra. Tak to jest już w grach. Dobra, o właśnie, Zurkon. Już tutaj, zapomniałem sobie, że w tej grze w ogóle jest pan Zurkon. Ja jeśli chodzi o samą broń, bardzo, bardzo mi przypadło do gustu. A nie, to są ci śmieszni przeciwnicy, których trzeba od góry zniszczyć. No. Wow, to nie było nawet trudne. Okej, dobra. Weźmiemy sobie to. I lecimy w ogóle tutaj ciągle. Widzę, że jeden z moich znajomych na PlayStation Network ciągle, że tak powiem, spamuje wyjściami właśnie tak. Nie wiem, postaram się dać tam cezurę na jego nazwę, bo nie wiem, czy życzy sobie tego, żeby jego nazwa była właśnie w takim filmiku. No, swoją drogą spójrzcie, mamy 12 tysięcy, 10 śrubek dokładnie. I wydaje się, że mamy tych śrubek więcej niż w poprzedniej lokalizacji. Teoretycznie, to w każdej lokalizacji następnej powinno być tych śrubek więcej, jak powinniśmy ich mieć. Ale jak to jest w praktyce, nie, w teorii, w praktyce, nie wiem jak powiedziałem, to się przekonamy. Wow, co tutaj ta śrubka robiła? Wow, jakim cudem jej nie zebrałem wcześniej? Dobra, to będzie dla mnie zagadką. 14 tysięcy, wow, nieźle, spoko, mi to pasuje. Nie narzekam. Szczególnie, że dostanę jakieś 12 tysięcy albo 14 tysięcy za przejście kolejnej lokalizacji. I tutaj, tak, tutaj jest koniec. Yeah. Już myślałem, że odcinek będzie strasznie długi, taki jak poprzedni. Chociaż w sumie wątpię, żeby ktoś narzekał na to, że odcinek jest za długi. Zresztą to było 16 minut, tam 17, więc sami rozumiecie. Dobra, nieważne. Dzięki za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, apkujcie, narka.